Izabela Marcisz, najlepsza obecnie polska biegaczka narciarska, olimpijka z Pekinu, mistrzyni świata młodzieżowców oraz dwukrotna medalistka mistrzostw świata juniorów. W ramach naszego nowego cyklu Kulisy Sportu spotykam się dzisiaj z naszą najlepszą biegaczką narciarską, Izą Marcisz. W perspektywie rozwoju swojej kariery, swoich treningów, co Ci się najbardziej podoba w sporcie i w narciarstwie? Myślę, że indywidualizm tej dyscypliny i w pewien sposób inność, że mogę być inna niż wszyscy, bo w Polsce nie ma dużo biegaczek narciarskich. A jak to robić technicznie? Bo ja widziałem tutaj, jak przyjechałem, że biegałaś na takimś fajnym urządzeniu, które pozwala imitować jazdę na nartach, kiedy nie ma śniegu. Rozumiem, że można przygodę z narciarstwem rozpocząć na sucho. Tak, teraz mamy taką możliwość. Latem używamy nartorolek. Są to nartorolki do klasyka oraz do łyżwy. Moim zdaniem osobiście trzeba zacząć od klasyka, żeby poczuć ten ruch, technikę. Dopiero w dalszej nauce można wprowadzić styl łyżwowy. Ale ja mam złe propozycje. Już mam cały sprzęt przygotowany, więc mam nadzieję, że uda mi się namówić na próbę nartorolek stylem klasycznym. Trochę się boję, ale nie wypada mi odmówić. Próbujmy. Damy radę. To są nartorolki do klasyka, czyli one od nartorolek do łyżwy różnią się tym, że tutaj widzimy, że kółeczko pracuje w każdą stronę, a nartorolki klasyczne mają zapadkę, więc ono nie pozwala nam, żebyśmy... Nie cofają się. Nie cofają się do tyłu. Przód buta wkładamy tutaj w zapięcie. Dziękuję. I mamy zapięte rolki. Teraz kiki. Te kiki akurat są do klasyka. One mniej więcej mają właśnie być na wysokość naszej pachy. Jeżeli na przykład chcemy zmienić styl na styl dowolny, wtedy kiki są do wysokości naszych ust. I ruch na nartach jest taki sam, jakbyśmy szli na nogach. Czyli używamy prawej ręki, lewej nogi. W teorii łatwe, ale pokaż. Do przodu. I musi być jazda na rolce. Bardzo dobrze. Łapiemy to. Łapiemy to. Możemy dodać troszeczkę ruch bioder. Przód, tył. Przód, tył. O, dokładnie. A są jakieś rzeczy, jakieś cechy, które wykluczają z uprawiania tego sportu, nawet na poziomie amatorskim? Myślę, że nie. Myślę, że jest to sport dla każdego. Dla osób, które miały problemy z kolanami, z biodrami, ogólnie ze stawami, jest to jeden z najlepszych sportów, ponieważ nie ma tutaj żadnego obciążenia na stawy. Biegi narciarskie są dla każdego, w każdym wieku. Jak chcemy się rozpiąć, to najpierw odpinamy kije, potem ściągamy rolki lub narty. Jesteśmy w Cosie w Zakopanem, zresztą tamte trasy też były elementem Cosu, ale tutaj mamy masę nowoczesnego sprzętu, jakieś pokoje z hipoksją, które udają, że jesteśmy w górach wysokich, a tutaj korzystamy z takiego, wydawałoby się, bardzo starego sposobu treningu, jeszcze urozmaiconego, taki góralski akcent, jak wełniane skarpety. Co to jest? Wytłumacz. To jest deska do imitowania kroku łyżwiarskiego. Jest to ćwiczenie zapożyczone od panczenistów. Do tej deski potrzebujemy skarpety. Pokażesz, jak to się robi? Skarpety wełniane i dobrze wypolerowaną deskę przede wszystkim. Schodząc do niskiej pozycji, wykonujemy płynny ruch łyżwiarski. Teraz czas na tego, który proszę, zrobi to gorzej. Proszę o... Czyli zaprezentowanie. Nisko, tak? Niżej? Niżej. Właśnie w tym ćwiczeniu chodzi o to, żeby schodzić jak najniżej i żeby to odbicie było bardzo płynne, ale tutaj jazda jest bardzo dobra, więc nie jeden zawodnik byłby zazdrosny. Ale w grudniu będzie już też pierwsza w Polsce, tutaj w Sosie Zakopiańskim, taka bardzo szeroka i długa bieżnia, na której będzie można jeździć na rowerze, ale też trenować nartorolkę wtedy, kiedy nie można na zewnątrz. Będzie to bardzo duże ułatwienie, czy nawet w zimą, latem, czy wykonanie jakichkolwiek badań wydolnościowych. Spędziliśmy, myślę, dla mnie bardzo ciekawy dzień. Miałem okazję po wielu, wielu latach ponownie spróbować takiego ruchu związanego z narciarstwem biegowym.
zobaczyć, jak ciężko trenujesz. Naprawdę wielokrotnie możemy się o tym przekonywać, ale warto, żeby to padało. Zawód sportowca to jest codzienna, bardzo ciężka praca. Warto, żeby ludzie o tym wiedzieli i to doceniali. Trzeba kochać to, co się robi. Ja to kocham i cieszę się, że mogę reprezentować biegi narciarskie w Polsce. Bardzo Ci dziękuję za ten dzień. Dziękuję bardzo. Dzięki.